Cześć. Dzisiaj spotykamy się na drugiej części zajęć z podstaw strzelania z łuku. Postaram się Wam dzisiaj pokazać, jak prawidłowo strzelać z łuku bloczkowego. Mamy do dyspozycji PSI Stingera TK. Wszyscy kojarzycie moją sympatię do tego łuku jako jednego z lepszych łuków dla początkujących. I dziś wykorzystamy jego najmocniejszą stronę, to znaczy szeroki zakres regulacji, gdyż w tym odcinku znów będzie nam towarzyszyć Ania, na której postaram się zademonstrować, jak to wszystko ma wyglądać i jak zacząć przygodę z bloczkami bez niepotrzebnego stresu. Co pierwsze kupujecie łuk, polecam na początek, jeśli to jest Wasz pierwszy łuk, kupić sobie łuk nowy. Dlaczego nowy? Sprzedawca najprawdopodobniej zmontuje Wam zestaw i ustawi go pod Wasze wymiary. Na początek podajemy rozstaw ramion lub wzrost. U większości ludzi jest to bardzo zbliżona wartość, gdyż, co ważne, w łukach bloczkowych mamy ograniczony zasięg naciągu, to znaczy ustawiamy go pod konkretnego strzelca. Dłuższy strzelec dalej go nie naciągnie, a strzelec o krótszym naciągu będzie miał problem, żeby prawidłowo się do niego złożyć. Jedną z większych trudności i wad w łukach bloczkowych jest to, że no nie może to być jeden łuk dla wszystkich. Wszyscy musieliby być jednego, identycznego wzrostu. Tak więc tutaj niestety każdy strzelec kupuje łuk dla siebie. W przypadku Stingera mamy tą zaletę, że zakres regulacji długości naciągu jest bardzo długi. Zakres regulacji jest bardzo duży. Czyli możemy ustawić długość naciągu dla nastolatka, dla kobiety, dla dorosłego mężczyzny albo dla w ogóle wielkiego faceta. Tam górna granica to jest ponad 30 cali. Co oznacza, że mamy tutaj już wzrost w okolicach 1,95 m. Tam nawet chyba 2 metrów przy 30 calach. Aczkolwiek, no niestety, zajmuje to na tyle dużo czasu, no że nie da się tego robić między seriami, zajmuje to 5 minut, tylko powiedzmy 15-20 minut. Cały ten serwis na szczęście jest beznarzędziowy. Tak naprawdę nie potrzebujemy prasy do tego. To znaczy możemy to zrobić na poczekaniu. Ktoś mnie atakuje. Możemy to zrobić na poczekaniu i w trakcie, kiedy będziemy się jeszcze tego uczyć, możemy łatwo i szybko tę długość naciągu zmienić. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać, to twardość łuku. W łukach klasycznych, olimpijskich, tradycyjnych mamy maksymalny naciąg na palcach w momencie, kiedy łuk jest w pełni naciągnięty. Łuk bloczkowy posiada tak zwany let-off, czyli po przeciągnięciu bloczka ten naciąg spada średnio o 75%. Przy łukach myśliwskich do 90%, przy sportowych to tam 60-65%. I mamy odpuszczenia naciągu. I warto, aby nie szarżować z tym naciągiem. W łucznictwie sportowym górna krawędź dopuszczona przepisami to 60 funtów. W myśliwstwie stosuje się łuki 70-80 funtowe. Tyle, że współczesna technologia tak naprawdę spowodowała, że łuki powyżej 60 funtów na nie bardzo się już nadają. Już musielibyśmy polować na niedźwiedzie, bardzo dużą zwierzynę. Przy łukach sportowych, nawet do 3D czy do Fielda, jeżeli zawody nie mają limitu naciągu, to i tak 60 funtów na szybkich kamach to jest naprawdę wszystko, czego Wam potrzeba. A w przypadku łuków o szerokim zakresie regulacji, tu mamy Stingera w ręce, więc będziemy na nim bazować, możemy zacząć bardzo nisko i stopniowo sobie tą wagę podnosić. Czyli nawet jeżeli się przerzucimy z naciągiem troszkę, tu mamy spory zakres, jaki możemy odpuszczać ramiona i móc budować tą siłę. Uwierzcie mi, zamówcie sobie wersję max 60, ale taką, którą można zacząć od 40 funtów, jeżeli jesteście facetem, jeżeli jesteście albo kupujecie łuk dla kobiety lub nastolatka, to łuk o max 50 naciągu, żeby zaczynał naprawdę bardzo nisko. Ten Stinger jest właśnie własnością kobiety. I jest max 50. To jest łuk, który w zupełności obsłuży praktycznie wszystkie zawody i całą rekreację, a z
skoro dzisiaj tu jesteście, to myślę, że w pierwszej kolejności interesuje Was rekreacja. Kolejna rzecz. Kiedy dostaniecie już łuk swój, to zanim zaczniecie strzelać, sprawdźcie, czy wszystko jest zmontowane, dokręcone i tak dalej. Bardzo ważne jest to, że z łuku broszkowego, tak jak i z łuku klasycznego, nie wolno strzelać bez strzały. Na 100% skończy się to jakimiś większymi uszkodzeniami, prawdopodobnie będą to uszkodzenia nieodwracalne, więc warto byłoby, żeby jednak ten łuk nie został zniszczony pierwszego dnia. Zwracajcie na to uwagę, żeby przed strzałem sprawdzić sobie nasadki, czy nie zapomnieć po prostu założyć strzały. Dostajemy gotowy zestaw. Na kilku innych filmach już na kanale macie pokazane, jak przeprowadzić podstawową obsługę, to znaczy jak się reguluje celownik i jak reguluje się podstawkę w razie, gdyby były jakieś problemy z jego regulacją. Jeżeli zamówicie gotowy zestaw, to najprawdopodobniej ze spustem. Jeżeli w zestawie nie ma spustu, pamiętajcie, żeby go zamówić. Z łuku bloczkowego obecnie w 100% strzela się ze zwalniacza mechanicznego. Tu mamy zwalniacz typu myśliwskiego, czyli zwalniamy jak w karabinie. Jest jeszcze kilka innych typów. Myślę, że w kolejnych filmach pokażę Wam resztę ciekawych spustów, gdyż na dobrą sprawę to jest tylko punkt wyjścia i ciekawsze spusty są dopiero przed Wami. Ten spust jest już dostosowany na długość. Tak samo cały łuk jest już zmontowany wstępnie pod, a nie ustawiony, aczkolwiek specjalnie nie jest ustawiony bardzo dokładnie, czyli mniej więcej tak, jakbyście go dostali prosto ze sklepu, po oczywiście konsultacji telefonicznej czy mailowej z Wami. A ani pokażemy, jak prawidłowo się do tego łuku składać, jak naciągać, co jest istotne. Zobaczycie, że to, co staram się przekazywać w praktyce, początki z łuku bloczkowego są znacznie prostsze niż z łuków tradycyjnych, olimpijskich itd. Tutaj, żeby to złapać, tak naprawdę wystarczy 2-3 treningi, jeżeli jesteśmy pojętni i szybko łapiemy takie działania około manualne, jeżeli nam to zajmie trochę więcej czasu, to pamięć mięśniową buduje się w przypadku łuków bloczkowych przez około 10 spotkań. Tak więc już za chwilę zaczynamy działania praktyczne. Dobra, jest z nami Ania. Przywitaj się. Cześć. Przy okazji będziemy Cię testować pewną tezę, że z klasycznego spustu kciukowego będzie łatwiej i szybciej można się nauczyć. To jest spust marki Top Point. Pierwszy kciukowiec za w miarę normalne pieniądze, bo tam nieco ponad 200 zł. I zaczynamy testy. Generalnie, jeżeli chodzi o łuki bloczkowe, większość zasad z łuków klasycznych się przenosi. Polecam obejrzeć film o łuku klasycznym. Generalnie, jeżeli jesteśmy łucznikiem praworęcznym, trzymamy łuk w lewej ręce. Dokładnie tak samo jak łuk klasyczny, na tej samej zasadzie. Różnica jest taka, że po założeniu strzały mamy coś takiego jak tą pętelkę tutaj i tu zapinamy spust. OK. Kciuk ściągamy ze zwalniacza, żeby przypadkiem nie zaliczyć strzała w nos. Zaczynamy naciąganie dokładnie w ten sam sposób, to znaczy łokieć wyżej niż barki. Jest to prawidłowa i bezpieczna metoda naciągania łuków, tak samo klasycznych, jak i bloczkowych. Oszczędza nam ewentualne ryzyko uszkodzenia sobie łopatek. Tak więc naciągamy łuk. I teraz tak, kącik ust, czubek nosa. Dołóż głowę, trochę do przodu. Celujemy poprzez pipsight, okiem wiodącym, łapiemy z celownikiem i zwalniamy spust, kiedy będziemy gotowi. Cały czas napieramy. Łokcie do góry. Czubek nosa i cały czas napierasz na łuk. Lewa ręka pcha, prawa ciągnie i zwalnia strzałę. Generalnie masz to samo, że po strzale, jeżeli zrobisz go dobrze, nie hamujesz tego spustu. Niech on sobie spokojnie odskoczy. Nie ma to wyhamowywać niepotrzebnie. Czekaj chwilę. Taka ciekawostka. Mamy podstawkę typu ciastko. Tak więc nie ma potrzeby pilnować tego, które piórko jest wiodące górą, dołem. Dlatego, że tutaj strzała przechodzi przez włosie i nie ma to dla nich znaczenia. Generalnie jest to podstawka, która jest przysłowiowo idiotoodporna, tania, nie psuje się, a zachowuje cenność przez dość długi okres czasu. Polecam na początek coś takiego, a nie najtańszą chińską padającą podstawkę, która może się zacinać, psuć i tak dalej. To nie ma się co popsuć, składa się z dwóch elementów. Jedziemy. I pchasz na łuk. Dobra, teraz
Na dobrą sprawę, patrząc na to, jak to teraz wygląda, to Ania umie strzelać z łuku broczkowego na tę chwilę. To jest naprawdę w ogólnej esencji cała trudność. Potem dochodzą oczywiście całe niuanse, aczkolwiek to jest takie absolutne A z alfabetu. Dobra. Ważnym elementem ustawiania łuku jest to, że w momencie, kiedy jesteśmy właściwie naciągnięci, pipset jest na właściwej wysokości względem oka oraz to, żeby ucząc się strzelać, znaleźć swoje stałe miejsce, gdzie prawa ręka ma się znaleźć. Czasami jest to szczęka, czasami są to zęby. Każdy znajduje swoje takie optymalne miejsce, gdzie znajduje powtarzalność. Strzelamy i się nie męczymy, żeby oddech złapać. Dłoń znajduje swoje gdzieś stałe miejsce w okolicach policzka. Dla niektórych będą to okolice zawiasu, zębów. Niektórzy strzelają trochę niżej. Kwestia jest tego, żeby znaleźć swoje stałe, powtarzalne miejsce i według niego potem wyregulować pozycję pipsightu względem oka. Proszę bardzo. Nos, broda. Tu mamy pozycję złapaną. Wszystko jest równo. Miejsce jest stałe. Jest to jedna ze składowych skupienia. Proszę bardzo, strzelać. Jak zauważyliście, Ania, która w sumie trochę umie strzelać z łuku klasycznego, nauczyła się strzelać z bloczka dzisiaj tak naprawdę w ciągu pół godziny. Wiadomo, nie jest to poziom umiem, czyli jadę na zawody, czy umiem i więcej nie muszę umieć. To jest tak naprawdę absolutne minimum. Wiele tematów nie zostało dzisiaj poruszonych. Technika spustowania, wszystkie regulacje, jakie mogą się u Was jeszcze pojawić. Jest to nadal ucznictwo, czyli sport o trochę wyższym stopniu komplikacji niż się z początku wydaje. Dzisiejsze strzelanie jednak, myślę, pokazało nam, że bloczki są stosunkowo proste, jeśli chodzi o szybkość nauczania się. Ta krzywa uczenia się jest zdecydowanie prostsza niż w przypadku łuków klasycznych, tradycyjnych czy olimpijskich. Myślę, że jeżeli chcecie zacząć przygodę z łukami, to z bloczku będzie Wam o tyle prościej, że tak naprawdę 3-4 spotkania, żeby właśnie zrozumieć to, co dzisiaj pokazywaliśmy. Spustowanie, znalezienie stałego punktu kotwicznego, właściwe położenie pipsightu czy prawidłowy chwyt, to jest coś, co powinniście zapać w miarę szybko. Potem będzie to już tylko powtórzenie pod okiem najlepiej instruktora, gdyż no, po drodze może się pojawić cała masa dodatkowych błędów, szczególnie dotykających tak samo strzelców palnych czy wiatrówkowych, czyli zrywanie spustu, nieprawidłowe spustowanie. To wyjdzie wszystko z czasem. Dzisiaj, mam nadzieję, po tym, co zobaczyliście, to będziecie w stanie i czuli się pewni zacząć przygodę z bloczkami. Mam nadzieję, że pokazałem, że bloczki nie są takie też straszne jako konstrukcja techniczna, że łatwo jest zacząć, że jest tego duży fan. Mam nadzieję też, że zachęciłem Was, niezdecydowanych, do spróbowania. Bloczki nie są tanie. To porządny łuk bloczkowy, który nie grozi wybuchem, no nie kosztuje 200 czy 300 zł. Tu już musimy rozmawiać o kwotach w tysiącach. Jednakże to są łuki bardzo długowieczne. To są łuki na lata. Tak więc kupcie sobie coś porządnego. Najlepiej Stingera, bo myślę, że będziecie zadowoleni. Albo Bera, bo też są fajne Bery. Łuk markowy da Wam w razie czego wyższy, lepszy faktor rozprzedaży. Czyli jak Wam się nie spodoba, to po prostu mniej stracicie, szybciej się pozbędziecie. Kupcie sobie łuk
dla początkujących, nie jakiś bardzo zaawansowany, też dla tych, którzy chcą przeznaczyć większy budżet. Na to jeszcze przyjdzie w waszej karierze pora, żeby kupić sobie flagowca czy semiflagowca. No cóż, będziemy się jeszcze pożegnać z Anią. My się już żegnamy. Cześć, pa, dzięki. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i zapraszam do kolejnych odcinków. Pa, cześć. Do zobaczenia.